Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Into the Breach. No dobra, przydałoby się nam odtworzyć troszeczkę zasilanie, ale z drugiej strony nęci mnie ten rdzeń tutaj. Więc spróbujemy sobie znaczne zagrożenie. A, to już żeśmy mieli. Chroń roboty. A gdzie są te roboty? Ochroń laboratorium. Dobra, zobaczymy, jak nam tym razem pójdzie. Muszę się skupić, mam nadzieję, że dzisiaj będę w stanie się skupić. O rany, ile ich tu jest? A, to są roboty. Rozmieszcza pojedynczą minę zamrażającą. Ćma alfa. Atak artyleryjski użytkownika oraz cel. Ok. Trzy kolejne pola. Dobra, będziemy patrzeć za chwilę. Na razie musimy się tutaj rozstawić. I zobaczymy, co będziemy tutaj, jak się oni ojej, kapsułę może się uda też nam przejąć. Się robi ciekawa misja od razu, na samym początku. A, hec. Ło, panie. To jest ciekawie. Dobra. Co ten robi? Wszystkie inne weki są chronione przed ogniem. Tego by wypadało rozwalić. Rozmieszcza minę. Ale to są technik strony niezależne 2-3. Aha. No dobra, to niech se rozmieszcza minę. A to co to jest? A to są miny zamrażające. Zostaje zamrożona. Ten, co robi? Ćma. Atak artyleryjski odpycha użytkownika i cel. To jest kolejna ćma alfa. Obrażenia 3, obrażenia 1. Ten z kolei jest groźny, bo atakuje 3 po kolei. W linii prostej tutaj. No i to jest trochę problem, bo jeżeli on uderza w 3 kolejne pola, to dobrze byłoby go po prostu załatwić, szczerze mówiąc. Ten co robi? Obrażenia 5? Rany. Czy ty jesteś oplątany? Jesteś oplątany. Tego nie chcę przepchnąć na kapsułę z kolei. Będzie ciekawie, zdaje się. A nie, możemy to zrobić. Tego możemy zamrozić. To by była jedna rzecz, że tego możemy zamrozić tutaj. Temu zdjąć jeden punkt. O kurde. Harold mógłby tego załatwić. Dwa punkty obrażenia. Ty masz obrażenia 3. W sumie można by tak zrobić, żeby tego przepchnąć, to go załatwisz. I być może tego odepchniesz od razu, tak? Nie przepchniesz go. Ale to jest lepsze rozwiązanie. Wydaje mi się, bo załatwisz tego i tego nie załatwisz, ale może przepchniesz troszeczkę. Tylko, że problem jest jeden. Ile ty jesteś, ty ile zadajesz obrażeń? 5. Więc ciebie trzeba stąd wyeksportować w jakiś sposób. Tylko jak to zrobić? A jakby zrobić tak? O kurde, nie jestem w stanie go... Tego nie jestem w stanie odepchnąć inaczej. Kurczę, no to jest lipa trochę. Jak ja tu skoczę, tu nie mogę się przemieścić, żeby w to pole uderzyć. Nie, co ja gadam, przecież mogę tak zrobić. Tylko, że wtedy przemieszczę tego w tą kapsułę niestety, no ale trudno. Żeby odplątać tego.
bo tego muszę odplątać. Ty możesz wtedy strzelić tak, żeby tego załatwić. Tego nie załatwisz. Kurde, więc tak czy siak jeden budynek niestety stracimy i to jest problem. No bo zadasz 3 punkty obrażeń, czyli tego załatwisz. Prawdopodobnie jeszcze ten dostanie jeden. Ty masz 2 punkty obrażeń, więc nie załatwisz żadnego z nich. Kurde. To jest trochę taki szachmat w tym momencie dla nas. Najgroźniejszy jest ten skubaniec, niestety. Znaczy, mogę go zrobić, odepchnąć, powiedzmy, w tą stronę, no nie? To ja go załatwię, czyli ty sobie poradzisz z tym. Natomiast nie jestem w stanie tych dwóch przepchnąć w żaden sposób. O, tak nie jest dobrze, bo załatwię roboty. Tak, przepchnę tego w tą stronę, ale to mi nic nie daje. O, jakie mam opcje teraz? Tego mogę zamrozić. No i on będzie niegroźny i załatwię mu jeden punkt, ale to mi nic nie daje, bo dalej jeszcze tych dwóch. No, problem jest taki, że niestety za dużo ich w tym momencie naprawia mecha i odpycha przylegające pola. Wszystkie po 4. Tu jak zrobię, odepchnięcie tego w tą stronę mi nic nie daje. Odepchnięcie tego w tą stronę mi też nic nie daje, bo go nie załatwię. Najgorszy jest ten, bo przyblokował nam po prostu tego myka. I nie mogę tego w żaden sposób odepchnąć. Skoczę galfa i on zadaje w ciul obrażeń, że tak powiem. 5, więc tak naprawdę ten mech nam zginie. Więc żeby... tym nie jestem w stanie w żaden sposób go odepchnąć. No, nieprawda. Mógłbym zrobić... Nie jestem w stanie go odepchnąć. Nie jestem w stanie go odepchnąć, bo nie jestem w stanie stanąć tutaj, żeby strzelić w to pole. Poza tym... no właśnie... Nie jestem w stanie stanąć tutaj, żeby strzelić też, no na tej linii nie jestem w stanie nigdzie stanąć. Oprócz tego oczywiście miejsca, co mi zupełnie nic nie daje. Na tej linii też nie jestem w stanie, bo tu mam górę, więc jak tutaj pójdę, to tu w pobliże tego nie strzelę, żeby tego przesunąć w tą stronę. Więc niestety ten mech nie da rady po prostu odplątać tego. Jedyna opcja, że ten mech, no mógłbym podejść tu, i zaatakować tego, ale problem jest taki, że daje obrażenia 2. O kurde. Mogę cofnąć ruch? Mogę cofnąć ruch. Ale tak czy siak zniszczę budynek. Więc to mi nic nie daje. W to miejsce nie jestem w stanie stanąć, tutaj nie jestem w stanie stanąć, tu nie jestem w stanie dojść. Odepchnięcie też nie jestem w stanie zrobić, no bo to tak samo jakbym tutaj stanął. Więc ani tym nie jestem w stanie tego skoczka tutaj wyautować. Jedyna możliwość, żeby go wyautować, to jest po prostu atakiem sieciowym. Czyli mech czołgowy jakby zużyje swoją akcję na załatwienie tego. Koniec, kropka. I teraz mamy niestety... ten jest bardzo groźny, bo ten atakuje te dwa pola, więc mamy 2 meki, a 3 wrogów, którzy atakują. No i to jest pewien problem. Jakbym zrobił tak, to wtedy tak, pozbywam się tego, przesuwam go tutaj.
Pozbywam się tego, ale niestety kosztem tego robocika, no bo nie mam innej możliwości. Albo nie obroni jednego robota, to jedną gwiazdkę tylko dotrzymam, albo ten. No, nie ma wyjścia. Mogę tak zrobić w tym momencie. A nie tak, kurde, co ja gadam. Tak mogę zrobić. Więc wtedy ten przejdzie tu. Ten niestety straci jeden punkt, ale też się go nie pozbędę w żaden sposób. Bo tutaj jest niestety ten głupi robocik, który w tym momencie nam tutaj tego zablokował. Tym mogę zrobić albo podwójny atak, który nie zabije nic tutaj. No, na pewno tego, żeby nie stracić tutaj tych dwóch, muszę wszystkich trzech po prostu odepchnąć. A na pewno muszę tego odepchnąć gdzieś. Najprościej, żeby go odepchnąć, jest w to miejsce. Bo załatwić go nie załatwię. Chyba, że zrobię tak. Dziubnę go w tą stronę i on wtedy będzie w tym miejscu. Tego dam tutaj i dam w to miejsce. W związku z czym załatwię tego, bo już nie będzie miał żadnych punktów, ale to mi nic nie daje. Nie jestem w stanie, po prostu nie jestem w stanie, wydaje mi się, wszystkich trzech tutaj. Jeszcze pomyślę chwilkę, ale nie wydaje mi się. Stracę któryś budynek. Cokolwiek bym robił, stracę budynek. Albo... nie, cokolwiek bym robił, stracę budynek. Tego jedynie, żeby cokolwiek z nim zrobić, mogę przepchnąć w tą stronę. Wtedy on będzie atakował... A ile on ma ataku? Obrażenia 1. No to jest jeszcze pikuś. Nie, to gówno mi to da. To mi nic nie da, bo jak go tutaj dam, to też stracę ten budynek. To nie jest podwójny niestety. I jeszcze meka dostanę na strzała. Kurde, no to jest szachmat. Nie ma żadnej możliwości tutaj wybrnięcia z tej sytuacji. Tak mogę zrobić, no to przepchnę tego tutaj, ale to mi nic nie daje. Ten ma za dużo punktów, żeby cokolwiek z nim zrobić. Mogę zrobić odepchnięcie. Dobra, to tak bym nie chciał. Mogę zrobić odepchnięcie, więc... No ale tych dwóch wtedy nie przepchnę. To jest najgorsze, co mogę zrobić. Mam... odporny budynek. Mogę zrobić taki atak. Dwa. No ale ten ma 3 punkty. Więc to... No nie jestem w stanie, nic nie jestem w stanie zrobić. Już w pierwszej turze nic nie jestem totalnie w stanie zrobić. Mogę tylko zminimalizować straty. Tylko teraz pytanie, jak zminimalizować je. Dwa budynki. Ten załatwi dwa budynki. Tak, bo odepchnie tego w tą stronę i sam siebie w tą stronę. Ten załatwi jeden budynek i załatwi tego robota. Kurde, no po prostu nie ma jak. Jeszcze ten akurat jest, działa przed tymi dwoma. No może przed tym, bo jakby jeszcze... Bo jeszcze mógłbym rozważyć coś takiego. Wtedy tego tu zamrażam. A, to też mi nic nie daje, bo jak tego tu przesunę, to go zamrożę i on nie zaatakuje tego. Bo on teoretycznie daje 3 obrażenia, więc mógłby tego załatwić, jeżeli. No właśnie.
Tak mogę zrobić. To mi zupełnie nic nie da. Kurde, no bez jaj. No to w ogóle z założenia nie mam najmniejszych szans obronić tych budynków. Okej, będziecie się musieli męczyć cały odcinek z moim myśleniem. Tego jestem w stanie załatwić. Tylko chciałbym załatwić dwa przynajmniej z tych. Jeżeli... No bo co mogę zrobić? Mogę zrobić tak, to jest najgorsze, co może być. To mi kompletnie nic nie daje. Mogę przesunąć... to jest w to miejsce, nie? Był atak. Tutaj mam dwa możliwości. Mogę przesunąć tego w tą stronę, co jeszcze jest gorzej, bo atakuje te trzy i w zasadzie nic nie daje. Mogę przesunąć tego, no właśnie, w tą stronę. Mogę... Kurde, jakby ten nie był związany w żaden sposób, ale nie mam tego w żaden sposób jak... Nie, mogę go przesunąć. Przepraszam, co ja gadam. Mogę go przesunąć. Czemu ja o tym nie pomyślałem, że tego mogę przesunąć w tą stronę? On wtedy atakuje to miejsce i odwiązuje tego. Dobra, to mogę coś zrobić. Stracę tylko kapsułę, ale pieprzyć kapsułę. To jest tak dodatkowy ten. Wtedy mam możliwość, zaraz, nie pomyślałem, tego mogę załatwić. Bo jedynie tego mogę tu załatwić. Jeżeli go przesuwam, to być może tego troszkę zaatakuję, ale to mi nic nie daje. Okej. Okay. Czyli tego nie będzie, ten będzie przesunięty tutaj. I zużyję dwa meki na to. Zostanie mi ten. Jeden budynek stracę, jednego tego stracę. No bo co mogę zrobić? Mogę wtedy tym podejść tutaj gdzieś w to miejsce i odepchnąć tego w tą stronę, żeby go zamrozić. Ale nic więcej nie zrobię, bo nie mam tyle meków, żeby to, powiedzmy, ogarnąć. Najwyżej zresetujemy turę. Spróbujmy tak zrobić. Kapsuła zniszczona. Trudno. Ty co możesz zrobić? Mogę przesunąć się tutaj. Mogę przesunąć się tutaj. To mi nic nie daje zupełnie. Mogę przesunąć się tutaj i zaatakować tego. To mi też nic nie daje. I w zasadzie tyle mogę zrobić. No mogę też jeszcze zrobić dwa punkty obrażeń, czyli też nic nie mogę zrobić. Więc ty masz tutaj dwa punkty obrażeń, to nic nie daje. Największe obrażenia zadajesz tak. W tego. A, i oni się palą jeszcze teraz. No, tylko problem jest teraz taki, w jaki sposób załatwić któregoś z tych. Jak zrobię leczenie, odepchnę tego tu, stracę robota, tego odepchnę tu i nic mi to nie da. Dupa. Jak podejdę tutaj i zrobię leczenie... Ten załatwi dwa budynki, ten załatwi jeden budynek. Więc jedyne co mogę, to mogę podejść tutaj. Dobra, płonie, trudno się mówi. I tak naprawdę mogę go w tą stronę walnąć. I zamrozić, żeby we mnie nie strzelał. Natomiast ten robocik i to zginie. Nie mam innej możliwości. Może byłaby jeszcze jakaś możliwość tutaj zoptymalizowania, ale
Szczerze mówiąc, to było praktycznie bez szans. O Jezu. To będzie okropny odcinek. Ta misja jest po prostu zbyt trudna na nasze myki. No i ten robi tutaj atak i jeszcze rozwala to. Czyli kurde, no po prostu są zarąbiaści ci. Ten atakuje też w tą stronę. No i ten oplątał tego. Ten jest zamrożony, ale na jak długo? Też możesz go załatwić. Ty możesz załatwić tego, okej. Okay. No i tu będzie drugi ogień. Ja jeszcze stracę punkt życia i tak dalej. Ciebie możemy zabić, nie możemy, ale możemy cię przesunąć. Możemy cię przesunąć. Ach, kurde. Nie możemy cię przesunąć, kurde. Myślałem, że jestem w stanie po prostu przepchnąć go na to pole, ale kurde, nie mogę, bo oczywiście nie mogę. Ty możesz go gdzieś przesunąć? Nie. Kurde, dziad. Możesz zrobić tak i tego dać na blokadę. I wtedy on zaatakuje tego i załatwi tego. To by było optymalne. To byśmy zrobili tak, wtedy ten znajduje się tutaj. Okej, okay, dobra. Zostaje do załatwienia ten, którego możemy, ty możesz po prostu wyczołgać w tą stronę bez problemu, zadając mu 3 punkty uszkodzeń. A ty, pytanie, czy jesteś, czy będziesz w stanie załatwić tego? Będziesz w stanie załatwić tego. Będziesz w stanie załatwić tego. Wydaje mi się. No i to jest idealne, bo ten załatwi po prostu tego. I zablokuje, więc ten. Czy ty jesteś w stanie tutaj tego załatwić? Jesteś w stanie tego załatwić. Więc możesz go po prostu załatwić. A ty... Okej, tam atakujesz, dobra. Ty się będziesz musiał leczyć, niestety. To zamrożenie jest całkowite, widzę. Okej. Mogło być gorzej. Jest gorzej. Okej. Jest gorzej, bo tak, ten atakuje te dwa budynki. Więc tego trzeba załatwić. Ten atakuje te budynki, więc tego by też trzeba było jakoś załatwić, tylko pytanie jak. No i ten oczywiście atakuje te budynki. No i ty masz jeden punkt, więc ty niestety nie możesz atakować, tylko musisz się, że tak powiem, to co to jest? Właśnie, laboratorium. Musisz się niestety leczyć, w związku z czym nic nie jesteś w stanie zrobić. Kurka blaszka. Kur. No to kolejny budynek stracimy. No bo ciebie widzę tylko tutaj, żeby tego odepchnąć w tą stronę, bo żeby dwa budynki nie zaatakował. Jedyne co możesz zrobić, to go po prostu przesunąć w tą stronę. Ty mnie... No albo ty możesz to zrobić. Nie, nie możesz, bo nie dotrzesz tam. Czyli jedynie ty możesz tego po prostu odsunąć. To nawet nie ma co... O. Można tak załatwić.
Kurde, troszkę zawaliłem sprawę. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Na to pole nie jestem w stanie przejść. Nie, na to też nie jestem w stanie. Nie byłbym w stanie na to pole przejść. Poza tym to by mi kompletnie nic nie dawało. Kurde, ten gość załatwi dwa budynki, a ten załatwi jeden. To jedynie ty możesz go po prostu... Kurde, odepchnąć. Ale nie w taki najlepszy sposób. Ty musisz się leczyć. Ale skoro ten... odpycha. A czekaj. Jakbym zrobił tak. O kurde, braknie mi jednego punktu. No bo mógłbym tak zrobić. Wtedy kosztem jednego punktu, ale to też mi nic nie daje. No nic mi nie daje, kurczę. Tego jak przesunę w tą stronę, no to zniszczy laboratorium, czyli główny cel. Kurde, strasznie stracimy zasilania po prostu. Za daleko jesteśmy, żeby tuk czy tuk tutaj gdzieś podejść i coś z tym zrobić. Ty jedyne co możesz zrobić, to możesz tego po prostu przesunąć. Nie ma wyjścia. Jakbym miał atak w tym momencie, bo ten ma dwa punkty, to bym był w stanie tego załatwić, ale nie mam ataku dostępnego, bo muszę się leczyć. Więc nawet jakbym zrobił coś takiego, to przesunę tego w tą stronę, więc to jest niestety lipa. W tą stronę też mi nic nie daje. Znaczy, w tą stronę daje mi o tyle, że i tak zniszczę ten budynek, i tak zniszczę ten budynek, ale przynajmniej jeden punkt uszkodzeń mu zadań. Więc tragedia, kurde, z tą planszą jest. O, jeszcze tu mam obrażenia ogniowe, ja pieprzę. Oj, będzie ciężko to wszystko w tym momencie. Robocika załatwią. Ale robociki to już chyba mam gdzieś w tym momencie. Tragedia. Ty masz dwa punkty, to nie jest tak źle. Ty atakujesz robocika. I ty atakujesz robocika, więc robocika trzeba by przesunąć. Czy jak ja tu wejdę? Mogę odsunąć robocika, tylko że robocik jak wpadnie na pole, to też mu nic nie da. Cofnij ruch. Mógłbym zrobić tak, czyli załatwić tego, robocika przesunąć w to miejsce. Ten co robi? Wystrzeliwuje wybuchową breję, ale to na wprost, tak? Czyli to mi nic nie da, bo on wystrzeliwuje nie tak, tylko na wprost. Więc tego robocika trzeba by... Nie wiem, czy jest sens ratować, czy jesteśmy w stanie w ogóle uratować. Tego... Tego nie użyjemy. Jaka jest kolejność ataków? 7. Znaczy, moglibyśmy zrobić tak. Ty mógłbyś podejść tu i walnąć tego, będzie tutaj, nie? To już nas nie obchodzi, gdzie on pójdzie. Czyli ty przesuniesz tego. Ty...
Dobra, ty idziesz tu. Ty idziesz tu i wystrzeliwujesz tego. W związku z czym robociek jest uratowany. No bo robocik przejdzie tutaj, ten będzie tutaj, ten wystrzeli w to miejsce, więc nie ma znaczenia. Natomiast ty możesz po prostu tego załatwić i tyle. No dobra, myślę, że jeszcze mamy dwa, ale to byśmy robocika załatwili, jakbyśmy w tej linii atakowali, więc najprostsze będzie chyba tak. Bardzo dobrze. A ty możesz tego gościa załatwić. Przynajmniej będziemy mieć jedną gwiazdkę i jedno laboratorium. Mam nadzieję, że ten nie zacznie coś teraz robić. Nie. No dobra, było trudne. Niestety nie jestem zadowolony z tego. Jeden stracony, nie udało się chronokapsuły wziąć, no i straciliśmy od groma zasilania niestety. Region zabezpieczony. Musimy iść w kierunku zasilania. Znaczne zagrożenie. Zniszcz wszystkie wybuchoboty, ochroń elektrownię węglową. Dobra, zrobimy sobie jeszcze na szybko tą misję. Wybuchoboty. To jest wybuchobot, tak? Działo wybuchowe. Wystrzeliły, który podpala cel. To są jednostki niezależne? Nie, to są wrogowie. Zero do cztery wybuchoboty. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Dobra, będziemy patrzeć. Zobaczmy, jak się rozłożą siły. O kurde, to są też wrogowie wszystkie. Dobrze, że tamci są zamrożeni na razie. O matko i córko. Dobra, ten atakuje tutaj. To jest nawet dobrze, bo nam to zrobi. Ty niestety atakujesz to. To jest oczywiście latające, więc do wody go też nie wrzucimy. Ty atakujesz, kurde, w mordę jeża. Na trzy pola? O kurde. O kurde, ale tego możemy wtrącić. To jest woda, czy to jest lód? Wymaga to dwóch uderzeń. Oj, kurde. Nawet jak go do tyłu przesuniemy, to nic nie da. O, ja cięż, kurczę. Tego możemy olać w tej turze. Ciebie nie możemy olać niestety, bo ty atakujesz raz, dwa, trzy i tu jest niestety ten gość. Tego nie możemy olać, bo on atakuje... Nie, on atakuje tylko w tej linii, więc jak ruszymy tego, to się nie musimy przejmować. A ten stanowi tylko zagrożenie i ten stanowi bardzo duże zagrożenie. I ten stanowi. Trzy są z zagrożeniami. Tego nie przesuniemy niestety, żeby strzelał w tą stronę. Ale moglibyśmy go w tą stronę przesunąć, jeżeli by tego nie było. Ale tak nie jesteśmy w stanie zrobić. Poza tym to nam tutaj nic nie daje. Szczerze mówiąc. O kurde. No dobra, po kolei. Roboty musimy niszczyć, krótko mówiąc. Ty możesz w takim wypadku zrobić tak, że możesz po prostu tego gościa załatwić. Z tym będzie jakby załatwiona sprawa. To jest jedna rzecz.
Problem jest, że mamy raz, dwa, nie, raz, dwa, trzy, które musimy, z którymi musimy coś zrobić. Ty, jeżeli załatwisz tego, to zajmujesz się jednym. Ty możesz załatwić, zająć się tym, przesunąć go tutaj i zadać mu jakieś uszkodzenia. To jest dwa. A ty z kolei musisz załatwić tego, no załatwić go nie załatwisz, ale go przesuniesz o jedno pole w tą stronę. Co nie jest idealne, bo on jeszcze nie zginie. Niestety on nie jest, nie jesteś w stanie ty załatwić tego gościa, bo ty masz 3 punkty uszkodzeń, które mógłbyś zadać. Możesz tylko tego po prostu atakować. Więc szczerze mówiąc, ty powinieneś iść tu i tego pacnąć w tą stronę. What? Mam nadzieję, że on nie wyjdzie wtedy. Aha, to sobie nie doczytałem, że on się chowa wtedy. Tylko pytanie, czy wyjdzie i zaatakuje w to samo miejsce, czy nie wyjdzie. No, zobaczymy, przekonamy się. Ty możesz tego w ogóle załatwić. Natomiast ty możesz, musisz tego tutaj odsunąć. I tylko tyle możemy zrobić w tej turze. Dobra. 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 A nic nie wyłazi. Okej. Okay. Odejdźcie od okien. przynajmniej się nowe nie pojawiają. Dobra, teraz jakie mamy zagrożenia? Ty zagrażasz temu, więc z tobą trzeba zrobić ten. Ty zagrażasz temu, więc z tobą też trzeba będzie zrobić porządek. A ty zagrażasz... Odpycha użytkownika oraz cel, ale jeżeli ciebie... A nie wiem, na razie cię przesunę tutaj. To nic się nie powinno stać. Okej. Okay. Gorzej, że tego trzeba załatwić. Ale jeżeli ty byś podszedł tu i, ojejku, i zrobił takie pacjencie, to ich załatwisz obydwu. Będzie gites. Jednocześnie tego, ten skoczy tu, odepchnięcie nie będzie nic działało złego. Okej. Okay. To jest dobrze. Czyli ty załatwiasz te dwa. Cofnij ruch, cofnij ruch. Ty załatwiasz te dwa, dobra. Teraz. A ty czym jesteś atakowany tutaj? A, od tego jesteś atakowany, dobra. To załatwimy. Teraz tak, teraz musimy jeszcze przerwać atak tego i tego. Tego najlepiej zniszczyć, a tego odsunąć. A właśnie. O kurde, nie jestem w stanie tam po prostu do... Jestem w stanie jedynie tutaj dorzucić. Mogę zasłonić cel. To też nie jest jakby taki problem. Mogę zrobić tak. Tylko później się tym robotem ruszyć. Wtedy tego załatwię, a tego odsunę w tą stronę. No to jest opcja, dobra. Tylko trzeba cofnij ruch, cofnij ruch. Najpierw musiałbyś ty działać. W ten sposób. A, tylko że tego przesunąłem i za... Czy on cię atakuje? Dobra, nie załatwiłem go. No ale to wytrzymam tą turę, mam nadzieję. Mogę przejąć to. Poza tym mam jeszcze pewne opcje. Ty możesz iść tu. Czy ja coś rozwaliłem? Nie, nie rozwaliłem. Co to jest takie coś?
ty atakujesz w tą stronę. Okej, to tam sobie możesz atakować. Natomiast tego by trzeba było załatwić, albo tego bym najchętniej załatwił. I to w sumie mogę go po prostu strzelić i tyle, sprawa załatwiona. Dobra, przetrwaliśmy to. Myślę. Jeszcze musimy tego robota załatwić. Ale się fajnie ten gość ułożył. Więc jest szansa, że coś... Ojej, teraz będę jeszcze wyłazić. Dwie tury. No dobra. Ty atakujesz mi tego gościa, więc jak się stamtąd przesunę, to po prostu będzie spokój. Ty atakujesz mi tego gościa. Jeżeli ja zrobię tak... Chciałbym tego załatwić i tego załatwić w tej turze. Tych dwóch bym chciał załatwić. Znaczy tego bym chciał odblokować, a tego bym chciał załatwić. Jak to zrobić najlepiej? Jakbym się cofnął tutaj i zrobił tak, to odblokuję tego i zadam 2-1 punkt uszkodzeń temu. Co mogłoby być ok. Albo mogę to zrobić lepiej, tylko muszę się nauczyć, jak zrobić ten zawijasowy ten. Bo mógłbym zrobić tak, że ty mógłbyś strzelić, bo to jest takie coś, że możemy zrobić taki zakręt. Czyli po prostu strzelić w tego. Cyk, cyk. To też przesuwa cel. Więc zadam mu 2 punkty uszkodzeń i jednocześnie odbije się od tego i się, ten się załatwi, a ten zostanie odblokowany. Więc to bym zużył w ten sposób. Teraz tak, tobą bym się tak bardzo nie przejmował. W sensie może bym się i przejął, tylko pytanie jak to zrobić. Ty by jakbyś tutaj przyblokował jedno miejsce, to by było dobrze. Chociaż w zasadzie to byśmy mogli zrobić inaczej. Czy ty jesteś w stanie przyblokować drugie? Nie, ale ty masz więcej punktów ruchu, więc możesz zrobić tak. I w tego strzelić. Kurde, tylko jak się to używa? Może skręcić jeszcze raz. No i bardzo dobrze. To było to, o co mi chodziło. Teraz co ty możesz zrobić? Ty załatwisz, jak stukniesz tego gościa, to go załatwisz, bo masz 2 punkty. Ale moglibyśmy to zrobić lepiej. Bo moglibyśmy zrobić tak, że jeszcze tego tu przesunąć gościa. I w ten sposób upiec 2 pieczenie przy jednym ogniu. No właśnie, 2 zabite, minimum wysiłku, maksimum efektu. Dobra, teraz jestem zadowolony trochę z tego. Jeden wyjdzie i ten będziemy mieć jeden, więc to powinniśmy sobie dać radę. Mam nadzieję, bo już teraz mamy przewagę. Tego musimy zabić, co nie jest wielkim problemem, bo szczerze mówiąc po prostu możemy w niego strzelić i tyle. Krótko mówiąc. Tego możemy przesunąć w tą stronę. Punchnąć. Nawet nie będę nawet tutaj się tym przejmował. W tego możemy strzelić. O kurde! Zaraz. What the heck? Wystrzeliwuję pod... Jak on...
Czy on wybucha i zadaje uszkodzenia? Okej. A, bo on zadaje takie uszkodzenia na czterech, to nie wiedziałem. Generalnie rzecz biorąc. Dobra. Ochroniliśmy tą, ale teraz było już troszkę lepiej, moim zdaniem. Jeden punkt żeśmy odzyskali, dobrze. No dobra. To teraz będzie chyba misja końcowa? Nie, jeszcze jedna. No to prawdopodobnie będziemy robić robowarsztat, żeby jeszcze odzyskać troszkę energii. I zobaczymy co dalej, ale to będzie już w następnych odcinkach. Na razie dziękuję za obejrzenie tego i zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, cześć.